Konrad, można racjonalnie wytłumaczyć przebieg takiego meczu. Zagłębie stwarza sobie kilka dogodnych sytuacji, nie zdobywa gola. Rywale w zasadzie dwie sytuacje, dwie bramki i wywożą z lubina trzy punkty. No zdarza się, to jest bardzo, bardzo bolesne, bo, bo na pewno ciężko opracowaliśmy całe spotkanie i cały okres przygotowawczy. Tutaj wychodzi po prostu kuriozum wręcz, że, że no dają korona dwa, dwa celne strzały no i z tego podają dwie bramki, i to jest bardzo bolesne dla nas. My gramy, wydaje mi się dobrze, że konstruktywne akcje, no ale to z tego nie ma pożytku, bo, bo to się nie kończy golem. No i jak widać przegrywamy spotkanie 2 do 0. No i, no i tylko wyciągnąć wnioski, bo nic, nic więcej tu nie można dodać i na pewno nie możemy się załamać i tak nie zrobimy. Będziemy po prostu ciężej pracować i na pewno to nam wyjdzie na dobre i to jest dla nas taki chłodny prysznic. Zagłębie od wielu, wielu miesięcy nie doznało porażki w meczu o punkty teraz przyszła ta porażka, to zachwieje atmosferą w szatni, Taka przegrana na, na w zasadzie starcie rozgrywek? Nie, my na pewno to nie pozwolimy, my nie pozwolimy, bo już w pierwszej lidze też mieliśmy ciężkie momenty i z tego wyszliśmy. To samo jest teraz. Jesteśmy tutaj, o co bardzo walczyliśmy i na pewno nie, nie odpuścimy tego. Będziemy robili wszystko, aby kolejne spotkania wygrywać. Teraz mamy puchar, który chcemy zwyciężyć i po prostu udowodnić wszystkim, że zasługujemy i na puchar, i na Ekstraklasę.